To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Słuchajcie, ja mam taką prośbę, żebyście troszkę wyszli poza ramy waszej skromności, bo wspominaliście kolegów, elektroników, teoretyków, inżynierów, mechaników, wszystkich innych, a nie powiedzieliście o sobie, o waszych kolegach, jakby eksperymentatorach, o waszych czy naszych grupach badawczych, które też są cenione i no, w światowej czołówce, prawda? Więc tu też trzeba podkreślić, że fizyka eksperymentalna, czy to analiza danych, czy to przygotowanie próbek Monte Carlo, symulacje, czy też sama obsługa detektora, to jest coś, w czym jesteśmy dobrzy i cenieni, prawda? O, zdecydowanie tak. Ja mogę odpowiedzieć, czym się zajmują polskie grupy w eksperymencie ALICE, czy też czym się zajmowały w eksperymentach, w których pracowałem poprzednio. I jest kilka takich działów uznanych za polską specjalność. Korelacje cząstek o małym pędzie względnym, tak zwana femtoskopia, grupa z Politechniki Warszawskiej, to są wybitni specjaliści na skalę światową i to jest polska działka w eksperymencie ALICE. W eksperymencie ENA61 SHINE oddziaływania elektromagnetyczne. To też jest polska działka. To prowadzi pan profesor Rybicki i tutaj jesteśmy specjalistami. ENA61 to jest w zasadzie polski eksperyment. Jest całkowicie opanowany przez grupy polskie. Szef eksperymentu, pan profesor Gaździcki oczywiście też jest Polakiem. Kiedyś z Uniwersytetu Warszawskiego, teraz z Uniwersytetu we Frankfurcie. Badanie korelacji przód-tył, to jest taka krakowska specjalność, tym się też nasza grupa zajmuje. Oprogramowanie eksperymentu, symulacje komputerowe, no miało być nieskromnie, to ja powiem, że przez ponad 10 lat byłem koordynatorem symulacji komputerowych dla głównego detektora śladowego eksperymentu ALICE, tak zwanej komory projekcji czasowej. Przez pierwsze, ja wiem, chyba 6 lat czy 7, w zasadzie byłem jedyną osobą, która się tym zajmowała. Potem dołączył do mnie mój przyjaciel ze Słowacji, Marian Iwanow, ale nadal mamy część odpowiedzialności właśnie za symulację tego detektora, zwłaszcza za budżet materiału. Jesteśmy jednymi z głównych graczy w nowym detektorze projektowanym, w tej chwili już nawet budowanym dla zmodernizowanego eksperymentu ALICE. To jest szybki układ wyzwalający, tak zwany Fast Interaction Trigger, i tutaj wspólnie z kolegami z Finlandii, z Rosji nad tym pracujemy, ale również właśnie z kolegami z Warszawy, no i oczywiście grupa z AGH i grupa z IFJ prowadzona przez profesora Otwinowskiego się tym zajmuje. Także jest kilka takich dziedzin, które są uważane za dziedziny polskie. Jeżeli coś takiego trzeba zrobić, to się najpierw pytamy Polaków, czy oni by przypadkiem tego nie zrobili. Agnieszko, Pawle, a co wy nieskromnie moglibyście powiedzieć o właśnie swoich kolegach? No, ja mogę, pewno najłatwiej mi będzie powiedzieć coś o eksperymencie ATLAS, w którym uczestniczę już od prawie 2000 roku. Mianowicie w ATLASie mamy kilka specjalności.
ale najogólniej, jak odchodzi od strony detektorową, to my jesteśmy głównie skupieni na tak zwanym detektorze wewnętrznym, czyli na trackerze, czyli detektor gazowy. I to jest właściwie całkowicie krakowska specjalność. Cała obsługa tego detektora w tej chwili praktycznie leży na naszych barkach, a przez wiele lat tak zwana kontrola parametrów tego detektora i bezpieczeństwa tego detektora była w rękach krakowskich, dokładnie naszych kolegów i koleżanek z naszej grupy. Oprócz tego byliśmy bardzo silnie zaangażowani w budowę i obsługę, cały czas jesteśmy, detektora krzemowego, właśnie detektora krzemowego cząstek naładowanych, tak zwanego detektora paskowego, który stanowi główną część detektora śladowego. I to jest, tam mamy rozliczne też obowiązki, a między innymi właśnie system zasilania, o którym wspominałem wcześniej, jest całkowicie krakowskim produktem. To jest od strony detektorowej, natomiast od strony fizyki w eksperymencie ATLAS zajmujemy się wieloma rzeczami, począwszy od, w ogóle specjalnością krakowską jest fizyka ciężkich jonów. To są zderzenia, które również są przeprowadzane na LHC, nie proton-proton, ale zderzenia jąder ciężkich. Eksperyment ALICE, o którym mówił Marek, jest specjalnie zbudowany w tym celu, natomiast ATLAS również analizuje tego typu zderzenia i tutaj mamy grupy zarówno na AGH, jak i u nas w Instytucie Fizyki Jądrowej, które się specjalizują w analizie fizycznej tych zderzeń, a dodatkowo jesteśmy również, właśnie grupa AGH-owska jest odpowiedzialna za trigger, czyli wyzwalanie, czyli decyzję o tym, czy dany przypadek jest interesujący, czy trzeba go zapisać, czy nie, właśnie dla tych zderzeń ciężkich jonów. To jest bardzo odpowiedzialna działka w eksperymencie. Zresztą mamy również swój wkład istotny w trigger w ogóle, również w tej części zderzeń proton-proton. Oprócz tego w Krakowie mamy bardzo silną grupę, to Maćku, ty byś mógł o tym opowiedzieć. No, to może ja powiem, faktycznie. To ty powiesz, dokładnie. A jak chodzi o fizykę oddziaływań proton-proton, my już od wielu lat zajmujemy się poszukiwaniami tak zwanej nowej fizyki, ale głównie w sektorze skalarnym, czy w sektorze Higgsa. Pawle, powiedziałeś, zostawiliśmy ten temat tak zwanej fizyki do przodu w eksperymencie ATLAS, gdzie my, nasza grupa, Polacy, pełnimy absolutnie kluczową rolę. To znaczy, jeżeli byśmy nagle wszyscy wystąpili z eksperymentu, czy też z CERN-u, to ten detektor chyba by przestał istnieć. Ten detektor jest zlokalizowany troszkę dalej niż detektor główny ATLAS, to jest 200 metrów od punktu zderzeń. Natomiast można by powiedzieć, że my w tym detektorze robimy praktycznie wszystko. Od tego, że braliśmy udział w przekonaniu naszych kolegów fizyków, że warto taki detektor mieć, czyli przygotowaliśmy program fizyczny, poprzez to, że ten detektor budowaliśmy, tutaj oczywiście nie tylko Polacy budowali, ale współpracowaliśmy z naszymi kolegami z całego świata, ale już na przykład system kontroli tego detektora jest w zasadzie całkowicie w naszych rękach, system zbierania danych też jest całkowicie w naszych rękach, mamy ogromny wkład trigger i symulacje czy też analiza danych to są w większości prace naszych grup badawczych tu w Polsce. Więc jeżeli ktoś mówi o właśnie fizyce dyfrakcyjnej w właśnie eksperymencie ATLAS, fizyce z rozproszonymi protonami, to nasza grupa z Instytutu Fizyki Jądrowej
No jest jedną z czołowych, które się... Wygląda na to, że już tylko ja wam zostałam na sam koniec. Moja sytuacja jest ciut bardziej złożona, jako że ja bardzo byłam związana z fizyką w CERN-ie w czasach zderzacza E plus E minus, o którym wspominał Paweł, w czasach LEP-u i w szczególności w czasach eksperymentu Delphi. Eksperyment Delphi budował się w latach 80., a zbierał dane przez lata, całe lata 90., czyli to jest tak mniej więcej 20 lat funkcjonowania tego eksperymentu, a potem jeszcze przez kilka lat analizowało się dane. I tutaj udział Polaków był bardzo duży. Był bardzo duży na etapie budowy detektora Delphi. Mianowicie mieliśmy wkład do trzech ważnych detektorów. To był wspomniany już detektor wierzchołka. To była śladowa komora, która była tuż za detektorem wierzchołka. Pierwsza wersja tego detektora była budowana, warstwy trygerowe były po prostu budowane w Krakowie. I ogromny wkład do detektora, który się nazywał REACH, który służył też do identyfikacji cząstek, rozróżniania cząstek między sobą. I tutaj ci inżynierowie, mechanicy, których wspominaliśmy, mieli bardzo duży wkład. No i na przykład w ramach budowy elementów tego detektora była bardzo ścisła współpraca z fabryką szybowców w Bielsku-Białej. Także jak Państwo widzą, to jest, prawda, z jednej strony fizyka, znaczy jak widzicie, z jednej strony fizyka, potem, prawda, inżynierowie, z którymi się współpracuje bezpośrednio, a potem firmy. Także cały ten wachlarz się wykorzystuje. Jeżeli chodzi o analizę, to ponieważ my, tak jak mówiłam, komputery dostaliśmy późno, no to staraliśmy się taką sobie określić swoją działkę, która jeszcze była nieobsadzona i to były te bariony, o których wspominał Paweł. Paweł robił swoją pracę doktorską dla jednego z tych barionów powabnych. Nie, ty robiłeś dla pięknych barionów. Dla pięknych barionów. No, natomiast też była analiza właśnie w poszukiwaniu i badaniu innych tych barionów z kwarkiem B. Podobnie w tym czasie zaczęła się analiza oddziaływań foton-foton, o których wspomniał Paweł, tylko na troszkę innej zasadzie, prawda, bo W plus E minus to troszeczkę o co innego chodzi. Ale w każdym razie też mieliśmy naszą określoną działkę, która się potem rozszerzała, więc zarówno detektory, jak i fizyka. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to na początku lat, zaraz po roku 2000, kiedy eksperyment Delphi w ogóle LEP przestał działać, no to wszyscy z nas gdzieś szukali czegoś nowego, prawda? Bardzo wiele osób z Delphi przeszło do Atlasa, trochę osób trafiło do LHCB, o którym Paweł wspominał. Natomiast ja zdecydowałam przejść do fizyki neutrin. Moim zdaniem jest to niezwykle ciekawy dział fizyki i byłam świadkiem na początku mojej kariery naukowej czegoś zupełnie fantastycznego. Mianowicie wtedy model standardowy fizyki cząstek, który obecnie jest, prawda, sprawdzony na 50 sposobów i Higgs jest takim wisienką na torcie, po prostu były pierwsze zasadnicze odkrycia, które spowodowały, że ludzie zaczęli wierzyć w ten model, który był sformułowany w latach 60. I to było, słuchajcie, coś fantastycznego. Patrzeć, jak coś w rodzaju książki telefonicznej fizyki cząstek zamienia się w dobrze zdefiniowaną teorię, w której te cegiełki można poukładać. Można znaleźć jakieś elementy fundamentalne w tym wszystkim. Można to lepiej zrozumieć, a nie tylko taka fenomenologia i zgadywanie, dlaczego to tak jest. No więc to był fantastyczny moment. I ja wierzę, że neutrina to będzie tego rodzaju przełom. One już, to znaczy odkrycie oscylacji neutrin, to jest fakt, który jest niezwykle ważnym faktem. No dwie nagrody Nobla z fizyki neutrin, prawda, po
roku 2000. I na mój gust to jest niezwykle ciekawy dział. Jeżeli chodzi o CERN, to powiedzmy mój kontakt naukowy zakończył się wraz z końcem eksperymentu Icarus, który był jednym z dwóch eksperymentów neutrinowych prowadzonych w CERN-ie w ramach tak zwanego programu CNGS, to znaczy wiązka neutrin wytwarzanych w CERN-ie była wysyłana do laboratorium Grand Sasso na odległość 730 km. On miał określony program naukowy, ten program został zrealizowany w drugim z tych eksperymentów. Natomiast nasz eksperyment to była demonstracja technologii, która obecnie wchodzi bardzo szeroko do fizyki neutrin, więc brałam udział znów w bardzo ciekawym rozwoju ciekawej technologii. Natomiast może jeszcze coś dodam, mianowicie ja obecnie mam taki troszeczkę ogląd może szerszy, ze względu na to, że od kilku lat przewodniczę zespołowi doradczemu, takiemu merytorycznemu, doradczemu zespołowi w ministerstwie, który opiniuje dla ministerstwa polski udział w międzynarodowych projektach. Wobec tego oczywiście oglądam wszystkie eksperymenty cernowskie z tej racji, które występują o finansowanie. Więc do tej listy, o której mówił Paweł, prawda, który mówił, że jesteśmy we wszystkich czterech eksperymentach na LHC, tych ważnych, i do tego, co ty, Maćku, mówiłeś, dodałabym totem, jeżeli chodzi o LHC. Dlatego, że oni, i tutaj jest duża zasługa AGH, zarówno i przede wszystkim informatyków z AGH, ale również fizyków, i to jest też w powiązaniu z Jewiotem, mianowicie, że weszliśmy do tego eksperymentu totem, który jest odpowiednikiem twojej alfy, tylko był przy CMS-ie, prawda? I przez całe lata funkcjonował jako oddzielny eksperyment, a w tej chwili się integruje z CMS-em. Więc jak widać, ta fizyka do przodu jest w jakiś sposób polską specjalnością, bo w obu przypadkach mamy z tym do czynienia. Więc to bym dodała. No i oczywiście, prawda, z tych eksperymentów nie przy LHC, no to bym wspomniała to, o czym już mówił Marek, mianowicie NA61, który jest bardzo ważnym eksperymentem z polskim udziałem. Myślę, że to jest bardzo ważny wątek, że to, że my w 91 roku byliśmy tym pierwszym krajem, który przystąpił do CERN-u, to zawdzięczamy naszym mistrzom. No tutaj lista byłaby długa, zarówno z Krakowa, jak i z Warszawy, ale myślę, że to jest strasznie ważne, bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że oni po prostu ustawili polską fizykę cząstek, prawda? Zaczynając od ojców założycieli, czyli tych profesorów Mięsowicza, Dany Szapniewskiego, to jednak ta grupa ludzi, którzy potem w CERN-ie nastawali, zarówno do fizyków czy inżynierów po stronie doświadczenia, jak i teoretyków, bo tutaj też trzeba o tym pamiętać, bardzo ważną rolę odgrywali polscy teoretycy, którzy pracowali w dziale teorii CERN-u. Zapewne i w twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy. kanapafizykow@ifj.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swe odpowiedzi do twego wieku. Czekamy. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.